maseczku nie wybieram. To ślepe społeczeństwo w okonie za pieniądze. Ja mam swoje potrzeby i mam swoje żądze. I nie mówię skądże, jak ktoś pyta, czy się boję. Bo budząc się rano, nie chcę stać się gnojem. I to nie paranoje, to proste z życia fakty. Ślepe społeczeństwo podpisało z diabłem fakty. Dokładnie, człowieku, podpisało. Zobacz, człowieku, życie to nie test ani farca. Ty boisz się o jutro, głupia sytuacja. Bo przecież dziś ktoś może wjebać ci kosę. Przy odrobinie szczęścia pomyli twój nos innym nosem. To medal, który ma tylko jedną stronę. Szedłeś wieczorem, ktoś strzelił ci dziesionę. Masz dzieci dwójkę, mówi żonę. Teraz leżysz w szpitalu i podziwiasz widoki. Dotąd nieznajome, dotąd nieznajome. Albo taka historia prosto z życia wzięta. Dla pieniędzy odjebał klient ekspedienta. Normalna sytuacja jak na sukces moda. Łatwy pieniądz w dzisiejszych czasach to nie głupota. To wyjście z opresji i przełamanie bariery. Bo każdy zrobi wszystko w dążeniu do kariery. Człowieku, gdzie kurwa podziały się maniery? Sprzedajny polityk piszą poranne kuriery. Zwykła polska codzienność. Zwykła polska codzienność. To jest widok przykry. Zwykła polska codzienność. Dlaczego ten świat jest taki dziwny, że jutro nie umiera nigdy, a człowiek ginie? Jak zaobserwowana sytuacja w tanim filmie. To rzeczywistość, która chyba nie minie. Brutalne sceny, bo dla 12 w kinie. Alkoholowe, libacje na melinie. Nie mów mi, że społeczeństwo to przerobiona lekcja. I brak perspektyw na przyszłość dla dorastającego dziecka. Zjebany system i wycieczka za pracą, której nie ma, ludzie, którą mało płacą. Bogaci się bogacą, nie bojąc się jutra. Ja pierdolę schemat życia i tak im nie dorówna. Moja strefa społeczna za to jest bardziej ludzka. Każdy myśli, co będzie jutro, choć to my jest gówna. Bo dzisiaj dla kasy jesteś w stanie zrobić wszystko. Kolejna okazja, decyzję podejmujesz szybko. I nie myślisz, co będzie, tylko myślisz, co jest. Chwilowe przemyślenia i znów szyderczy gest. I jest, to był życia test, a oprałeś kostkę testem. Misja zdobyć kasę zakończyła się sukcesem. Ale czy było warto, to już inna sprawa. Teraz na twą postać urządzona jest obława. Wszyscy kumple znajomi, jednym słowem plecy. Przekręcony koleś cię kurwa zabezpieczył. Zwykła polska codzienność. Zwykła polska codzienność. To jest widok przykry. Zwykła polska codzienność. Zwykła polska codzienność. Bardzo martwi. Cała ta sytuacja mnie bardzo martwi. Dlaczego tak się dzieje? No człowieku, zgadnij. Odpowiedź jest prosta, pieniądze, system, polityka. Brak środków do życia to główna problematyka. Pogoń za pieniędzmi, przewodni motyw i logika. Człowieka z większej sfery i szarego pustelnika. Ja kończę teraz i w resztę spraw nie wnikam. Wysłuchaj opinii innego zawodnika. Słuchaj, bo jutro nie umiera nigdy. Ale gdy ginie człowiek, to jest widok przykry. Dla niektórych powiem, nawet że jest rzadki. Powiem, nie są z tych, co oglądają metalowe kratki. Każdy idzie swoim wzorem trasy życiowej. I dla niektórych morderstwo to są sprawy całkiem nowe. Jak również akcje alkoholowo-młodzieżowe. Policyjne syreny na to zawsze gotowe. A moja codzienność to autobus, nie Ferrari. Przegrali ci, co za kasą pognali. Swoje życie sprzedali. Za marne grosze dziś czarne garnitury. Mercedesy, Porsche i sam powiedz, co jest gorsze. Być na szczycie czy na dole. Mieć własne zdanie czy wymuszoną wolę. Zwykła polska codzienność. Zwykła polska codzienność.